Tekst manny na 27 października? W rękach twoich są czasy moje. Psalm 31, werset 16 Komentarz parauzyjny. Stając się naśladowcami baranka, wszyscy poświęceni słudzy Pana oddali swoje życie na ofiarę jeśli cały czas realizują swoje poświęcenie, w każdej chwili będą gotowi dopełnić tę ofiarę zgodnie z wolą Pana oraz środkami i sposobami na jakie Jego opatrzność zechce dozwolić. Poświęceni Panu powinni pamiętać, że ani jeden włos nie spadnie z ich głowy bez wiedzy i pozwolenia Ojca. A postawa ich serca powinna być taka, jaką wyraził nasz drogi odkupiciel, czyż nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Słowa ich serca powinny być takie, jak wyraził poeta, jestem kontent z losu swego i kierownictwa ręki pana mego. Reprint numer 3407. Komentarz epifaniczny. Słowa te są prawdziwe w odniesieniu do całego Kościoła i jego poszczególnych członków. Bóg ma właściwy czas na wszystkie rzeczy związane ze swoim planem. Dostrzegamy wspaniałe zarysy czasu wyznaczające doświadczenia Kościoła. W szczególny sposób potwierdzają to równoległe dyspensacje, wypełniając się w każdym szczególe dokładnie co do dnia. Bóg nie dozwala na najmniejsze opóźnienie w zarysach czasu odnoszących się do Kościoła. Tę samą troskę przejawia wobec poszczególnych Jego członków. On przygotowuje każde doświadczenie, osiągnięcie, zadanie i przywilej w czasie, który przynosi Jemu największą chwałę, a im pożytek. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Galatów rozdział czwarty werset czwarty, lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Rzymian rozdział piąty werset szósty, albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne. Daniela rozdział dziewiąty, wersety od dwudziestego czwartego do dwudziestego siódmego, siedemdziesiątego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zagładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przetoż wieca zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesyjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie. A te czasy będą bardzo trudne. A po onych sześć i dwóch tygodniach zabity będzie Mesyjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i te świątnice skazi lud wodza przyszłego, tak, że koniec jego będzie z powodzią, i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie. I aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. To rozdział dwunasty, wersety od jedenastego do trzynastego, a od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony. Kto doczeka, a dojdzie do 1335 dni. Ale ty idź do miejsca Twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie Twoim aż do skończenia dni. Ewangelia Łukasza, rozdział 23 Werset 46. A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy, Skonał. Ewangelia Jana rozdział trzynasty werset pierwszy A przed świętem wielkanocnym wiedząc Jezus, iż przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je. Rozdział siedemnasty werset pierwszy To powiedziawszy Jezus, podniósł oczy swoje w niebo i rzekł, Ojcze. Przyszła godzina, uwielbij syna Twego, aby też i syn Twój uwielbił Ciebie. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy werset szósty, a tak oni zszedłszy się, pytali Go, mówiąc, Panie, Izali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi werset szósty, który dał samego siebie na okup za wszystkich co jest świadectwem czasów Jego. Rozdział szósty werset 15, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset dwudziesty trzeci, któremu gdy złożyczono, nie odłożyczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Objawienie rozdział szósty werset jedenasty, i dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jako i oni. Rozdział jedenasty wersety drugi i trzeci, ale sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz. A nie mierz jej, albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory. Rozdział czternasty, werset piętnasty. A drugi anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5508. Pytania, jakie miałem, miałam w tym tygodniu doświadczenia, odnoszące się do myśli zacytowanego tekstu. Jak je przyjąłem, przyjęłam. Jaki był ich wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.